jestem taka niewyspana. O Jezu, kolejny dzień do szkoły. Strasznie się dzisiaj czuję. Wstałam od rana z wielkim bólem brzucha. Ojejku, chyba muszę na toaletę. O, to co się dzieje? Co to ma być? Chyba wiem, skąd ten ból brzucha. No nie, dlaczego dzisiaj? Dlaczego teraz? Mamo, mamo, ja chyba dostałam pierwszą miesiączkę. Mamo, 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 gdzie jesteś? Jejku, kochanie, dlaczego ty tak krzyczysz? Kasiu, spokojnie, no jestem tutaj w kuchni, przygotowuję śniadanie. Mamo, boli mnie brzuch, nie mogę iść dzisiaj do szkoły. Ojej, no widzę, Kasiu, jakaś jesteś taka cała rozgrzana. Co się dzieje? Ale nie masz gorączki, a skąd te wypieki? Mamo, ja dostałam pierwszą miesiączkę. Ja nie chcę iść. Ja nie chcę iść do szkoły. Kasiu, ja wiem, że na początku jest to straszne, ale to jest normalne. Każda kobieta tak ma. Każda dziewczyna. Kasiu, ja nawet ci gratuluję, bo to oznacza, że teraz jesteś prawdziwą kobietą. I wiesz co? O, te kwiaty, które były tu w wazonie, lepiej, żeby były teraz dla ciebie. Naprawdę, Kasiu, ja wiem, jesteś przerażona, ale uwierz, że wszystko będzie w porządku. Miesiączka trwa tylko kilka dni i wiem, że sobie poradzisz. Mamo, ale co ja mam zrobić w szkole? Kasiu, w szkole? Spokojnie idź do toalety, jak będziesz potrzebowała, a ja dam ci tutaj podpaski. Komfort. Mega komfortowe. Więc włóż je sobie do plecaka. Cała paczka? Okej, niech będzie. I niczym się, Kasiu, nie przejmuj, ale w razie czego możesz do mnie zadzwonić ze szkoły. O, dziękuję ci, mamo. Nawet mnie pocieszyłaś. Uwierz, że twoje przyjaciółki też to kiedyś czeka. O, Kaśka, tu jesteś. Dzisiaj szybciej przyszłaś do szkoły. Dlaczego na mnie nie poczekałaś? Dlaczego? Co się stało? A wiesz, wolałam szybko przyjść do szkoły, usiąść tutaj i się nie ruszać z miejsca. Co? Za te głupoty, tak nie można w szkole. Zaraz są lekcje, mamy dzisiaj WF. O, rany, zapomniałam, że mamy dzisiaj WF. Ja nie ćwiczę, nie ma opcji i nie dam rady. Kasia, ale dlaczego? Przygotowujesz się na zawody sportowe. A muszę ci coś powiedzieć w sekrecie. Nikogo nie ma? Nikt nie słyszy? O, co to za sekret? Lubię sekrety. No mów, dalej, no zdradzaj, nikogo tu nie ma. Bo ja dostałam dzisiaj swoją pierwszą miesiączkę. Boli mnie brzuch, czuję się fatalnie. Ale mama powiedziała, że to jest normalne, że każda z nas kiedyś będzie miała taki dzień. Więc poszłam do szkoły i chcę zdać z siebie wszystko. Wow, no to ja cię podziwiam, Kasiu, bo jak ja dostałam pierwszą miesiączkę, to nie poszłam do szkoły. Co, ty już ją miałaś i mi nie powiedziałaś? Co z ciebie za przyjaciółka? Bo trochę się wstydziłam i czekałam, aż ty dostaniesz, bo myślałam, że będziesz się ze mnie śmiać. No co ty, teraz to ja cię nawet rozumiem, ale wiesz co? Ja wolę sobie usiąść, czuję się wtedy bezpieczniej. No jasne, rozumiem cię. Ja też wtedy świrowałam w szkole. Wiesz co? Chyba muszę iść do toalety. No raczej, spokojnie, ja cię rozumiem. A powiedz mi, masz podpaski ze sobą? No, mama mi dała jedną podpaskę. Pokazała mi, jak się tego używa, bo ja kompletnie nie miałam o tym pojęcia. O, to zupełnie jak moja mama. O wszystkim mi powiedziała i wszystko mi wytłumaczyła. Ale ja nie wejdę do toalety, jeżeli ktoś tam jest w środku. Weź idź sprawdź. No dobra, rozumiem cię. To po cichu, czekaj tutaj. Tu jest pusto, ale... co tu robisz? Na lekcję, dalej, śmigaj. A dlaczego ty mnie wyrzucasz? Ja tutaj przepakowuję swój plecak. No to dalej, rób to szybciej i śmigaj. Chłopacy cię wołają tam, potrzebują twojej pomocy. O, no dobra, no to śmigam, pa. Toaleta pusta? Mogę wejść? Tak, możesz, bez problemu. Ale słuchaj, Gośka, jeżeli twoje podpaski... Ale słuchaj, Kaśka, jeżeli twoje podpaski się skończą, to tutaj jest taka maszyna, o widzisz? Tych podpasek jest jeszcze więcej, więc w razie czego możesz je wziąć. One są ogólnodostępne w szkole. No dobra, to poczekaj, trzymaj mój plecak, a ja teraz wchodzę do toalety. Nie no, masakra. O rany, znowu brzuch zaczyna mnie boleć. Kasia, jak chcesz, możemy iść do pielęgniarki i o tym powiedzieć i dać ci lek przeciwbólowy. O nie, nie ma takiej opcji. Na razie nie chcę nikomu o tym mówić. No dobra, rozumiem cię. A w razie czego tą podpaskę chowam ci do plecaka. Ale Kaśka, teraz mamy WF.
Czy ty dasz radę? Cisza, spokój, zbiórka, dalej. Wszyscy tutaj, wszystkie osoby ćwiczące. No, w końcu. Widzę, że dzisiaj przyszła was większa grupa. Dzisiaj robimy bardzo dużo ćwiczeń. Dużo ćwiczeń i dużo wysiłku. O, to super. Uwielbiam ćwiczyć. Wówczas moja kondycja jest jeszcze lepsza. No, jak ja mam sobie teraz poradzić? Kocha, co mam zrobić? Weź i zgłoś nieprzygotowanie. Masz do tego prawo. I ja bym chciała zgłosić nieprzygotowanie do lekcji. Chciałabym dzisiaj wyjątkowo ten 11 nie ćwiczyć. Kasiu, ale na pewno, bo przygotowujesz się na zawody sportowe. Ten trening by ci się przydał. Nie, nie, ja sobie posiedzę. Strasznie boli mnie brzuch. Kasiu, czy ty chcesz mi o czymś powiedzieć? Bo ja dostałam dzisiaj moją pierwszą miesiączkę i wolałabym nie ćwiczyć. O rany, no to w takim razie ja cię rozumiem, bez problemu. Jesteś zwolniona i niczym w ogóle się nie przejmuj. Usiądź sobie tam i spokojnie, nic złego się nie dzieje. Co? Kasia dostała pierwszą miesiączkę? Podsłuchałam jej rozmowę z nauczycielem. No nie wierzę, ja jeszcze nie dostałam. Ona jest bardziej dojrzała ode mnie? No to ja sobie tutaj usiądę, odstawię plecak i pójdę po coś do picia. Niech to, nienawidzę tej Kaśki, a teraz to jeszcze bardziej. O, gdzie ona jest? O, zostawiła plecak. O, pod paski. No, o, ile ona tego tutaj ma? O, porozrzucam jej to wszędzie dookoła. O, nie cierpię jej. O, niech tutaj to wszystko leży. A teraz biegnę na WF. Wow, a co to takiego? O, wuj, o, to chyba jakiś plecak dziewczyny. Chodź, pójdziemy stąd. O rany, ale bałagan. Kto to zrobił? Dlaczego? Teraz każdy wie, że dostałam pierwszą miesiączkę. No nie, ja tego tak nie zostawiłam. Plecak był zamknięty. O, to ja zrobiłam. Masz teraz nauczkę. Za to, że... No za co? Przecież ja nic nie zrobiłam, Patrycja. Za to, że ty dostałaś, a ja jeszcze nie. To oznacza, że ty jesteś bardziej dojrzała ode mnie. Nieprawda. Każda dziewczynka dostaje w odpowiednim momencie i to nie ma żadnego znaczenia. A ty zrobiłaś teraz ze mnie pośmiewisko. Nie zostanę tutaj ani chwili dłużej. Jesteś wredna, okropna, najgorsza na całym świecie. Jak mogłaś tak zrobić? Nie ma nic gorszego, jeżeli dziewczyna drugiej dziewczynie robi takie rzeczy. Ach, jesteś po prostu nie do zniesienia. Oby ciebie kiedyś spotkało coś jeszcze gorszego. Kasia, Kasia, gdzie jesteś? Kasia, Kasia. O, może poszła do toalety. Kasia, Kasia, gdzie jesteś? Proszę, odezwij się. Biegam po całej szkole i cię szukam. No nie, nie ma jej tutaj. Gdzie ona mogła pójść? Gdzie ona zawsze się chowa, gdy coś złego się dzieje? Chyba wiem! Do naszej tajnej kryjówki. Muszę wziąć tajny kluczyk, aby to otworzyć. Nasza tajna karta. Dobra, udało się. Kasiu, błagam, błagam cię, Kasiu, jesteś tam? Nie, nie wchodź tutaj. Niech nikt tu nie wchodzi. Chcę zostać sama, chcę zostać sama. Spokojnie, Kasiu, to ja, spokojnie. Błagam, proszę, przestań płakać. Ale jak mam przestać płakać, jak zostałam tak upokorzona w tak ważnym dniu dla mnie? Patrycja jest okropna. No, mówię ci, wzięła wszystkie moje podpaski i rozrzuciła je po całym boisku szkolnym. Wszyscy widzieli, że je sprzątam. Wszyscy już teraz wiedzą. Kasiu, ale jakby ci to powiedzieć, myślę, że to jest normalne, że dziewczynki dostają pierwszą miesiączkę. Ale ja się czuję fatalnie. Kocha, jak mogłaś to zrobić? Zobacz, ile tam jest osób. Po co oni wszyscy tutaj przyszli? Po co one tutaj wszystkie przyszły? Ogólnie, Kasiu, to chciałybyśmy ci powiedzieć, że cię wspieramy i rozumiemy. Każda z nas już miała pierwszą miesiączkę i wiemy, jakie to jest trudne, ale też i normalne. Więc chciałybyśmy ci powiedzieć, że jesteśmy z tobą i nie masz się niczym przejmować. O, słyszysz, Kasia? Dziewczyny to nasze przyjaciółki. Dziewczyny trzymają się razem. Naprawdę? Ja myślałam, że będziecie się ze mnie śmiać. I ja myślałam, że będziecie dla mnie niemiłe. No co ty? My się nawet cieszymy. Jesteś kolejną, która dostała pierwszą miesiączkę. Ale niech to zostanie naszą słodką tajemnicą. A teraz mamy coś wyjątkowego dla ciebie. Bo wiemy, że te dni bywają czasem paskudne. Boli brzuch, jest się zdenerwowanym. No i co? A jak to zmienić? Aby umilić ci czas, mamy dla ciebie czekoladki. Czekolada zawsze poprawia humor. No Kasia, nie kłam, zjedz czekoladkę. Jest przepyszna. A tu mamy dla ciebie jeszcze kwiaty, żeby ci poprawić humor. Bidon na wodę, abyś zawsze je miała pod ręką. Masażer i żebyś mogła sobie wymasować brzuch albo co tam cię boli. I słodką różową piżamkę.
No wiesz, żebyś wieczorem mogła się ubrać w coś ciepłego i po prostu poleżeć i się poczylować. Zobacz, jak ona jest ładna. Pasuje idealnie. To wszystko dla mnie? To wszystko dla dziewczyny od dziewczyn? Jesteście niemożliwe. Jesteście wspaniałe. Teraz wiem, że w szkole mam wspaniałych przyjaciół. No i wiem najważniejszą rzecz, że dziewczyny trzymają się razem. Teraz to się trochę stresuje. Kasia miała dać znać, jak w szkole, a się nie odzywała przez cały dzień. Czy sobie poradziła? Czy dała radę? Czy cały dzień płakała? Czy przesiedziała w toalecie? O, jak tam moja biedna córeczka? O, już idzie! A co to? Kasiu, co to za prezenty? Co to ma być? Mamo, bo koleżanki ze szkoły okazały się prawdziwymi przyjaciółkami. Każda mnie wspiera w tym dniu. Dostałam kwiaty, czekoladki, dostałam masaże i piżamę. No mówię ci, na początku było strasznie, ale później już mi się humor poprawił. No to wspaniale, Kasiu. To tylko oznacza, że masz wspaniałych przyjaciół i że w każdej sytuacji można znaleźć dobre strony. No i pamiętaj, że wszystkie dziewczyny muszą się trzymać razem.